Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa na kolejnej KHT numer 2, KHT pod tytułem Questions and Answers. Teraz są dla Państwa, czas jest dla Państwa i pytania. Pytania. Proszę o pytania. Ktoś już jest? Ktoś już jest, dobrze. Ale zanim będę odpowiadał, to zacznę od pewnej dziwnej sprawy. Proszę Państwa, oczywiście, że usunąłem pewien post, nie dlatego, że mi się przestraszył czegokolwiek, to nie o to chodzi, ale dlatego, że rzeczywiście jest w tym wszystkim coś dziwnego, chociaż informacja była wiarygodna, miała nazwę firmy, ale rozumiem kogoś, kto był na zdjęciu niezrobionym przeze mnie, kogo w ogóle nie wiem, nie sprawdzam nawet, to nie o to chodzi. Janów Kowalskich na przykład jest bardzo dużo u mnie, tak samo jak i Piotrów Wrońskich. Mógł się czuć urażony, rozumiem go i usunąłem. Chciałbym tylko zaznaczyć jedną rzecz, proszę Państwa. Ja rozumiem, że pewne sprawy bulwersują społeczeństwo, ale jeśli chcecie to Państwo wyjaśnić, to proszę jednak nie wykorzystywać, a ktoś pewnie nieświadomie wykorzystał, jeśli to oczywiście jest prawda, a trudno mi nie wierzyć, żeby nie była prawda, wykorzystywać cudzych imion, cudzych nazwisk do załatwiania porachunków przy okazji takich spraw. To niestety tak się dzieje. Proszę Państwa, to jest najmniej ważne. Ja już powiedziałem wielokrotnie, że sprawą śmierci Magdy Żuk ja się nie zajmuję i nie będę się zajmował, chociaż dostaję całą masę informacji. Część tych informacji traktują część to jako sensacje, część jako fake, część są prawdziwe, a częścią sprawdzam reakcje, ponieważ te reakcje bardzo dużo mówią, kto tym wszystkim na przykład manipuluje. No ale dajmy sobie na razie spokój z tym wszystkim. Czekam na pytania. No, poza tym, że wita chodzisz, to nic nie wiem. No, też witam chodzisz, proszę Państwa. To jest tak, jak jest w tej chwili, jak Państwo widzą, zdjąłem garnitur. Nie będę już w garniturze. Denerwują mnie garnitury. Czy ktoś ma jakieś pytania? No. Czy już mam kończyć? Questions and answers. No właśnie. Poza witam, ja tutaj nic nie widzę. Ludzie dołączają, więc będziemy rozmawiać sobie dalej. Ja dzisiaj poruszyłem pewien taki temat przy okazji, temat, który się nazywa bramki. Mało kto się zorientował, o co tu chodzi. O, czy według pana sprawa śmierci generała Petelickiego zostanie kiedykolwiek wyjaśniona? I co pan myśli o rewelacjach pana Sumnickiego dotyczących tej sprawy? Proszę pana, pierwsza sprawa, ja znałem generała Petelickiego, nie chcę się wypowiadać na temat jego śmierci ze względu na bliskich i na niego samego. Oczywiście, że jest to dla mnie podejrzane, chyba że prawdziwa jest jedna informacja, którą się nie dzielę. Wtedy całkowicie rozumiem. Nie sprawdzałem, nie badałem, czy zostanie wyjaśniona. Nie. Nie zostanie nigdy wyjaśniona. Tak jak wiele innych spraw nie zostanie nigdy wyjaśnionych. Chyba że stanie się jakiś cud i zacznie wszystko działać w Polsce tak jak trzeba. Przykro mi. Natomiast na drugą część pytania nie odpowiem z wielu powodów, ponieważ ja się nie zajmuję tym panem, nie ruszam, nawet nie wiem, kto to jest po prostu. Oczywiście, że jest to efekt jego ataku na mnie dość kłamliwego, bo przyszedłem do pracy w listopadzie 1982 roku, a nie po śmierci księdza Jerzego. Dla mnie ważna jest sprawa, a nie osobiste animozje, idiosynkrazje czy czyjeś ego po prostu. Także dajmy to spokój. A na to pierwszą część pytania już powtarzam jeszcze raz. Nie sądzę, żeby została wyjaśniona. Przykro mi. Jest w służbach szansa na Konrada Wallenroda, bo bez tego zmiany mało realne chyba, proszę pana. Konrad Wallenrod jest postacią literacką tylko i wyłącznie, chyba że za Konrada Wallenroda będziemy uważać takich ludzi jak Hans Kloss, Stirlitz, a to też są postacie wymyślone. Na Konrada Wallenroda? Raczej nie, to nie chodzi o Konrada Wallenroda, chodzi o całą masę uczciwych oficerów, którzy potrafią powiedzieć nie, nawet jeśli stracą pracę. Albo nie dostaną naczelnika, albo nie załapią się na pokój z sekretarką. Dopiero wtedy, jeśli to pomyślimy. A oprócz tego jest szereg jeszcze innych czynników, takich na przykład jak władze państwowe muszą dobrze wiedzieć, o co chodzi, o co im chodzi, po co im są te służby. Czy tylko do łapania VAT-owców? No to dajmy sobie spokój z wywiadem, kontrwywiadem, stwórzmy jedną ogromną policję fiskalną i łapmy po prostu bandytów. Bo jak wiadomo, w opinii powszechnej wywiad i kontrwywiad to jest policja, prawda? I większość agencji aktywistycznych uważa, że ma wywiad i kontrwywiad, bo ma wywiadowców policyjnych, którzy służyli w tym. Ale proszę mi wierzyć,
Ja spotkałem się z ludźmi w swojej pracy w kontrwywiadzie, jak i trochę i w wywiadzie, którzy są o wiele groźniejsi od tej całej mafii. Jak według pana zakończy się konflikt PAD versus Macierewicz, czy JK zgodzi się na odstrzelenie AM? Tak głośno, tak bym tego radykalnie nie mówił. Na pewno jakiś kompromis musi wyjść, musi dojść i być może strategia Jarosława Kaczyńskiego polega na doprowadzeniu do tego kompromisu, ponieważ jeszcze raz powiem, że jeśli ten konflikt miałby się skończyć odstrzeleniem AM, jak pan pisze, oczywiście odstrzeleniem w cudzysłowie, czyli zwolnieniem go, czy zmuszeniem go do rezygnacji, no to wówczas niestety stracimy jedną nogę. Druga noga nie da rady zastąpić tej pierwszej i obawiam się, że przegramy na tym wszyscy. Przypuszczam, że obie ośrodki władzy muszą usiąść, dojść do jakichś kompromisów i pomyśleć, bo rozmawianie ze sobą za pośrednictwem mediów i to w taki sposób naprawdę nikomu nie przynosi korzyści, a najmniej Polsce. Czy według pana to już było? System zabezpieczenia wyborów samorządowych, zabezpieczenia serwerów. Czy jesteśmy w stanie zabezpieczyć się przed możliwymi manipulacjami? Czy działania kontrwywiadowcze są niezbędne? Oczywiście, że tak, działania kontrwywiadowcze zawsze są konieczne i to o wiele bardziej konieczne niż działania policyjne. Działania policyjne widać i zabezpieczenie fizyczne widać, natomiast zabezpieczenia kontrwywiadowczego nie widać i nie powinno być widać, a powinno być ono o wiele mocniejsze, ponieważ zabezpieczenie fizyczne wspiera zabezpieczenie kontrwywiadowcze. Tak uważam, proszę państwa. Czy włamania do serwerów? Ja przypuszczam, że teoretycznie, na piśmie, jak ja to zawsze mówię, my mamy naprawdę świetne zabezpieczenia zarówno software'owe, jak i hardware'owe. Więcej, my mamy naprawdę wspaniałe procedury. Tylko co z tego? Proszę państwa, co z tego, kiedy ja już kiedyś opowiadałem, że na lotnisku Modlin kiedyś sobie czekałem na samolot, nie tak dawno zresztą, i tak sobie stałem i tam jest takie okienko do środka, gdzie już nie można wejść nikt, kto nie jest pracownikiem lotniska, kto nie jest uprawniony, to są ten staż. I tam była taka tablica i na tablicy wisiała karteczka, hasło na dziś i nazwa użytkownika na dziś. Proszę państwa, to są właśnie procedury. Procedury, czyli człowiek. Ja notabene tutaj już proszę podarować jako autoreklamę, ponieważ ja te swoje szkolenia nastawiam na człowieka i jak wykorzystać właśnie procedury do tego, by człowiek ich nie łamał. To jest bardzo trudne. Znam również przypadki, gdzie w jednym z ministerstw, i to ważnych ministerstw, gdzie wystarczyło otworzyć szufladę i miało się nazwę użytkownika i hasło, także można zawsze było w to wejść, więc nawet jeżeli będziemy mieli najlepsze zabezpieczenia, jeśli będziemy mieli najwspanialsze procedury, to i tak nic nie zastąpi ochrony i kontroli człowieka i ochrony kontrwywiadowczej, ponieważ jeżeli posadzi się to tak, jak to było w jednym ze znanych mi spółek Skarbu Państwa, gdzie posadzono osobę, która kiedyś była moim figurantem w latach 90., potem dostała kartę stałego pobytu, wzięła ślub, obywatelstwo i na pewien czas udostępniła sobie na godzinę wszystkie serwery tej spółki. Po czym rozwiązano z nią szybko umowę, chcąc wszystko zanieść pod dywan za porozumieniem stron. Tak to jest niestety w Polsce i żadne zabezpieczenie fizyczne, żadne zabezpieczenie software'owo-hardware'owe nie pomoże, jeśli nie będziemy mieli zabezpieczenia kontrwywiadowczego. Myślę, że to odpowiedź satysfakcjonująca. Witam pana, gdzie znajdę numer konta SWT? Na końcu każdego filmu i na moim, i na stronie SWT. I tu gdzieś jest na profilu, tylko nie wiem gdzie. Jak to jest z tą ingerencją Rosjan w wybory amerykańskie? Mówi pan kiedyś, że to niemożliwe, jednak temat wraca od czasu do czasu. Mówiłem, że to niemożliwe na taką skalę, ale na pewno w jakiś sposób one tam były. Jeśli jesteśmy w stanie sterować propagandą, bo na przykład wiadomo, że Amerykanie udowodnili, co było w Russia Today, czy niektóre środowiska antytrumpowskie były ewidentnie sterowane z Moskwy, to też można nazwać swoistą ingerencją. Ingerencja manualna, czyli powiedzmy ingerencja bezpośrednia, no proszę państwa, ostatecznie oni również mają wywiad i to niezły i też mają źródła, więc pewnie jakieś tam źródła były. FBI nie chce ujawniać, ponieważ dla FBI uznałoby to pewnie za swoją porażkę, gdyby jakieś dowody przedstawili. Jestem ciekaw, czy oni to zneutralizowali i na ile ta ingerencja wpłynęła na wynik wyborów. Wydaje mi się, że nie wpłynęła tak bardzo, ponieważ Donald Trump został prezydentem. Prawda?
jeśli by nie został tym prezydentem, czy na przykład, to znając pewne sondaże i rzeczywistość, można byłoby mieć jakieś tam, no powiedzmy, jakieś dziwne wątpliwości. Natomiast oczywiście, że to środowisko przegranych, czyli pani Clinton, mówi o tym. No to jest wygodnie zwalić porażkę na coś takiego, a tymczasem ich społeczeństwo również chyba jest zmęczone ciepłą, było zmęczone ciepłą wodą w kranie i potrzebuje kogoś mocnego na czele kraju. Zaraz, co tutaj jest? Tu nic nie mam, a tutaj? No też właśnie, coś mi się tu zacięło z tymi pytaniami. Zaraz jeszcze raz wrócimy, może się jakieś... O, jest coś. Nie, nic się nie pojawia. A po co według pana Donald Tusk wysłał dzisiaj tego tweeta? Czy może mi pan napisać jakiego tweeta? Bo powiem szczerze, że nawet nie widziałem. No, odkąd Twitter stał się przedmiotem polityki, no to ja już przestałem w ogóle wierzyć w dyplomację. Dobra. Panie... Zaraz. Panie Piotrze, proszę odpowiedzieć, co pan myśli na temat napływu taniej siły roboczej z Ukrainy? Czy to wpływa na nasze zatrudnienie? Już mówiłem, tak, oczywiście, że wpływa. Zastępuje nas. Ale dlaczego? Ja cały czas uważam, że wszyscy się pogodzili z tym, że Polakom płaci się mało. Dla Ukraińców to jest dużo. Dla nas to jest mało. Polacy sobie i tak poradzą, bo wyjadą. Tam będą zarabiać, a tutaj wpadną Ukraińcy. To jest taka dziwna roszada. Wpływa, bo nikt nie chce rozwiązać jednak systemu zatrudnienia Polaków. Ja słyszałem o planach, które znowu walną w pracodawców, ponieważ zwiększanie pensji, nie ma sensu zwiększać pensji przy tych obciążeniach, jakie ma pracodawca. To jest podstawowa lekcja ekonomii, bo im więcej ktoś zarabia, tym więcej pracodawca płaci. Tworzenie miejsc pracy, uważam, że rząd nie zrobił nic w tworzeniu nowych miejsc pracy. Nie zrobił nic, chce ich zastąpić Ukraińcami. Ja uważam, że to jest bardzo złe. Naprawdę jest to bardzo złe. Nie powinno tak być, ponieważ Polacy powinni płacić podatki w swoim własnym kraju, pracować w swoim własnym kraju, bawić się w swoim własnym kraju, mieć spokój w swoim własnym kraju i rodziny po prostu utrzymywać w swoim własnym kraju. I nie płacić tych podatków i nie wpychać do kieszeni na przykład Anglikom, bo wszystko, co państwo zarobicie, nawet jak tu wyślecie, to i tak idzie do budżetu angielskiego, prawda? Do budżetu brytyjskiego. A co idzie tutaj? Nic. Tu utrzymujecie rodziny po prostu, tylko częściowo, które zostały. Natomiast cena tego jest dla kraju jest ogromna. Bo gdybyśmy na przykład pozwolili Polakom zarabiać tyle, ile zarabia się w Niemczech, to wszystko byłoby w porządku. Wtedy nie trzeba byłoby, ale to wtedy by było zupełnie inaczej. No, natomiast nikt nie chce na to pozwolić, tak uważam. Nikt nie chce na to pozwolić, więc zastępuje upływ ubywających pracowników sprawa demograficzne, ale przede wszystkim sprawy emigracyjne, tej emigracji zarobkowej. Zastępuje pracowników z czym? No, za tanią siłą roboczą. Tak to się nazywa i jednocześnie my nazywamy to pomocą, a to żadna pomoc nie jest. To jest po prostu znalezienie sobie kolejnych afro jakichś tam. No niech będzie murzynów do roboty. Po prostu. Tweet Tuska. Alarm. Ostry spór z Ukrainą. Izolacja Unii w Unii Europejskiej. Odejście od rządów prawa czego? No, aha, tu chodzi o ten tweet, że ostry spór z Ukrainą. Tak, no wczoraj nie wpuszczono jakiegoś faceta. Ktoś mi się wydaje, że jednak świat, możni tego świata, proszę państwa, możni tego świata niestety, jakoś z Ukrainą się dogadać nie potrafią, może nie chcą. No to nie to, że nie chcą, po prostu wydaje mi się, że Ukraina sama nie potrafi określić własnej przyszłości, bo z jednej strony odbieram to wszystko jako tak, my chcemy na Zachód, a jednocześnie nie drażnijmy Moskwy, prawda? To tak tylko wygląda publicznie, jak oni mówią, że nie ma tam zdecydowanych kroków. Jeżeli dodamy do tego rzeczywiście, tak jak mówiłem ostatnio w KHT na podstawie pewnej książki i opublikowanych materiałów, jeżeli podstawą ideologiczną i podstawą tożsamości narodowej robi się ludobójców, to zupełnie tak, jakby Niemcy mieli SS-manów za podstawę swojej ideologii i swoich bohaterów, prawda? Na tej samej zasadzie to nic dziwnego, że w pewne kręgi zauważą to. Być może to o to chodzi. Natomiast
tweet Tuska jest trochę, moim zdaniem, nawet niepotrzebny, bo jaki to jest ostry konflikt? Tu nie ma żadnego konfliktu, tylko po prostu jest werbalizacja sytuacji, o której wszyscy dobrze wiemy od ponad roku, że tak jest. W końcu ktoś powiedział, nie no, proste. Czy nie uważa pan, że wśród Polaków powinno się propagować własnych polskich produktów po mniejszych cenach i skończyć z kupowaniem drogiego badziewa, które zalewa polskie rynek? Proszę panią, to wszystko zależy, to pani Ania, tak? Pani Aniu, wszystko zależy od jednej rzeczy. Wszystko zależy od tego, co to za produkt. Część produktów mamy swoich, więc powinniśmy je promować. Oczywiście, że produkty krajowe wszędzie na świecie są promowane kosztem produktów importowanych. My niedługo będziemy jabłka sprowadzać, bo komuś się to będzie opłacać. Oczywiście, że tak. I to kwestia cen, nie cen zaporowych, i to kwestia po prostu dostępu do tych towarów, kwestia na ulg dla handlowców, którzy handlują polskimi towarami, bo jeśli taniej jest kupić coś za granicą, prawda? Coś w Unii Europejskiej kosztem naszego produktu, no to wiadomo, że handlowiec wybierze tańszą opcję, za to mu płacą. I to jest problem, wymaga to rozwiązania oczywiście systemowego. Ja tutaj pani nie powiem, jak to jest, ale uważam osobiście, że powinno się rzeczywiście na polskich produktach, które są nasze od początku do końca i nie muszą być zastępowane przez produkty z innych krajów, Należy je po prostu promować. No, na przykład ziemniaki, czy na przykład tam różne inne takie rzeczy, które mamy. Ja mówię generalnie o produktach żywnościowych, ale również nasze sery, cały nasz nabiał. Niekoniecznie musimy to wszystko sprowadzać z innych krajów. Natomiast część produktów jest niestety nie nasza. I musimy je kupować. Ja jestem przeciwny bojkotowi jakichkolwiek produktów, bo nie na tym polega handel, ale to rolą państwa jest. I to robią idealnie Niemcy, to robi Hiszpania, to robią Włochy, to robią Anglicy. Więc rolą państwa jest dbanie o to, by polski produkt, by produkt polski wyprodukowany od początku do końca w Polsce miał preferencje. Prawda? Proste. Co pan sądzi na temat artykułu Pielgrzymi Smoleńscy w Warszaku pierwszej damy, do którego kiedyś umieścił pan link? Czy to możliwe, żeby taką skalę było ingerencję służb specjalnych? Oczywiście nie dowiemy się bez tego, bo zjawiamy tak. Wiem, o co chodzi. Proszę pana, panie Adrianie, ja już mówiłem wiele o Smoleńsku, że klucz jest w Polsce. Powiem szczerze, że chcę zrobić audycję na ten temat zupełnie inną, nie na żywo. Być może to wszystko zależy od wielu czynników. Jeżeli ktoś się zgodzi przyjść, to pogadamy sobie. I chcemy po prostu pogadać na ten temat, tak jak to powinno być. Jest możliwa. Jest, proszę państwa, możliwa taka ingerencja. Niestety. Ja o tym też mówiłem wielokrotnie. Ponieważ, proszę państwa, brak reakcji, brak prodziałań jest również ingerencją. Tak to jest w tych służbach. Co tu dalej? Co my tu mamy? Sorry, proszę państwa, ale ja muszę obsługiwać naraz i komputer. Tutaj mi się nie odświeża szybko, bo to jest prawda. I muszę tu czytać, także jestem rozwojony. W realu było inaczej, w realu miałem tak. Chodzi o ustawę 1066. Ja już wyrażałem opinię na temat tej ustawy. Ustawa 1066 o bratniej pomocy to jest dla mnie bez sensu, jest idiotyczna i działająca praktycznie w jedną stronę. Ustawa preferuje generalnie Niemców, którzy są przy granicą i ludzie ze Zgorzelca czy z innych terenów przygranicznych mówią mi wprost, że Niemcy tam jednak ingerują trochę. Ta ustawa pozwala podpisywać lokalne porozumienia i te lokalne porozumienia dla mnie są bez sensu. Co prawda zwolennicy Unii Europejskiej, w tym również niby przedstawiciele prawicy, przynajmniej uważają za przedstawiciele prawicy, ze stopniami naukowymi uważają, że to ja nie mam racji, że ustawa jest potrzebna, ustawa jest dobra i nie o to w niej chodzi, bo to jest jedna wielka europejska rodzina, walczy z zagrożeniami. I dotyczy to tylko przemytu, bandyterki, mafii czy terroryzmu, co jest nieprawdą, ponieważ ustawę można wykorzystać w każdym, nawet w tłumieniu niepokojów społecznych, jeśli ktoś będzie chciał wezwać na pomoc, na przykład armię niemiecką, co nie radzę osobiście, bo mimo, że jestem stary, to znajdę sobie jakiś pistolet i pierwszy będę się ostrzeliwał. No, przykro mi, jestem z Warszawy, tak to jest.
Jak pan myśli, mamy szansę wyzwolić się spod wpływu obcych państw, które mają na nas chrapkę? Mamy szansę. Myśmy się powoli wyzwalamy. Oczywiście jest to absolutnie, ja jest tutaj, mógłbym być optymistą, ja nie wiem, o jakie państwa pani chodzi, znaczy ja się domyślam, o jakie państwa pani chodzi, ale na to wszystko trzeba mieć, po pierwsze, zdecydowanie uczciwe bardzo kadry, dobry system, a przede wszystkim konkretne i logiczne działanie, którego nie ma. To jest raz. Należy patrzeć po ludziach, nie po okładkach i nie po tym, co mówią, ale po tym, co robią bądź co zrobili. O to chodzi. Niestety u nas bardzo często jest to, tak jak to pisał Norwid, pięknie rozwinięty sztandar, który czasem niesie zupełnie kto inny. Na tym niestety polega problem. Dlaczego domagamy się prawdy historycznej od Niemców i Rosjan, zamiatałem pod dywan na temat Kresów? Nie protestujemy krzywych wypowiedzi płynących z Ukrainy, blokowanie prac polskiego IPN-u, które oczerniają AK. To jest właśnie to. Nie, dlaczego? Teraz żeśmy zaczęli. Stąd jest może ten tweet pana Tuska. To jest właśnie takie pojęcie, musimy koniecznie wyrwać Ukrainę z rąk Rosji. Za wszelką cenę. A więc wybaczamy im wszystko. Krytykę naszych, zaprzeczanie prawdom historycznym, niechęć w rozliczeniu swojej przeszłości, niechęć rozmów na temat UPA, na temat Bandery, którzy byli w rezultacie również wrogami państwa ukraińskiego, bo byli agentami zarówno hitlerowskimi, jak i potem amerykańskimi, a więc byli w sumie jakimiś tam wrogami. Oj, teraz to mi się dostanie oczywiście, bo przecież to zaszczyt być agentem CIA było, prawda? Na tej zasadzie. To nie o to chodzi. Tylko to były lata 40. To wszystko były lata 40., kiedy tam były wojny i były dość duże czystki. I to nie tylko tworzone przez Rosjan, ale przede wszystkim przez Ukraińców na początku w stosunku do Polaków i do Żydów, prawda? Ukraińcy tego nie chcą. Dlaczego tego nie chcą? Z prostej przyczyny, nie opłaca im się. Nie opłaca im się, boją się, że usiłują za wszelką cenę stworzyć jakieś państwa, a Rosjanie im co chwila pokazują, że żadnym państwem nie są. To jest ten problem. Myśmy przyjęli tą narrację, abstrahuję od tego, że czy ją nam narzucono, czy nie. Osobiście uważam, że ją to narzucono, bo aksjomat jest taki. Jak krytykujesz Ukrainę w czymkolwiek, na sprawach oczywistych, to jesteś agentem Putina i nie chcesz jej wydobyć z orbity Związku Radzieckiego. No, przepraszam, Moskwy. To jest bzdura. Tak nie można mówić. Tak nie można mówić. Ja już wielokrotnie mówiłem, to nie jest temat tej audycji. Może kiedyś z kimś porozmawiam na ten temat, ale myśmy zapomnieli na przykład o Białorusi. Dla mnie o wiele lepiej byłoby wydobyć Białoruś z optyki Putina i o wiele łatwiej by to się stało, dlatego że Białoruś jest jedynym z krajów byłego Związku Radzieckiego, tych przygranicznych, gdzie nie ma żadnych antypolskich resentymentów, żadnych grup antypolskich, prawda? Oni działają przeciwko nam, oczywiście, że tak, bo to jest jednak Białoruś, ale jeśli chodzi o Łukaszenkę, to Łukaszenka patrzy trochę inaczej. To on jednak, on gra cały czas, to jest dyrektor kołchozu, ale to jest tylko jego kołchoz. Tego Rosjanie również nie przewidzieli, że dyrektorzy kołchozu mają cały czas Moskwa daleko, niech się Moskwa nie wtrąca w to wszystko, prawda? Tak to mniej więcej, proszę Państwa, wygląda. Natomiast jeśli chodzi o Ukrainę, no przyjęliśmy aksjomat i teraz za ten aksjomat płacimy, bo w pewnym momencie Zachód powie dość, nie, koniec tego eksperymentu i co będzie. Ostatnio również słyszałem o filmie w Niemczech dotyczących snajperów i dokumentach opublikowanych w Niemczech, ale nie chcę go komentować, bo go nie widziałem, bo słyszałem, nie wiem czy to jest prawda, które ewidentnie pokazują w złym świetle byłego prezydenta Gruzji Saakaszwilego i snajperów na Majdanie, co wynika z tego, że jednak to była jedna wielka manipulacja. Czyja? Tego nie wiem i nie chcę wiedzieć. A jak wiem, to nie powiem, sorry, żartuję. Ukraińcy od 1937 roku pomagali Niemcom w budowie obiektów. Zaraz. No tak, ale to dajmy sobie już spokój. Dajmy sobie już spokój na razie z tymi Ukraińcami. My tego nie rozwiążemy. Tam chyba są interesy głównie amerykańsko-niemiecko-izraelskie, a my prawdopodobnie jesteśmy tylko pasem transmisyjnym dla tych interesów i niestety zbyt się angażujemy, moim skromnym zdaniem, bo gdybyśmy wykorzystali ten pas transmisyjny, zarobilibyśmy na tym, ale to już nie rządzę.
Czy dzisiaj dziennikarze rosyjscy mogą inwigilować Polskę i Polaków? Kiedyś w tej sprawie dzwoniłem. Oczywiście, że mogą. I na pewno to robią. Tak samo jak dziennikarze amerykańscy, brytyjscy, francuscy i niemieccy. Proszę mi wierzyć, ze swojego doświadczenia na Zachodzie, głównie z zachodnimi służbami, różnymi rzeczami, wiem, naprawdę wiem, że wielu dziennikarzy jest współpracownikami bądź oficerami służb wywiadów zachodnich. I po to są, i po to robią ci korespondenci. Notabene Rosjanie bardzo wielu akredytują u siebie w ambasadzie, tak żeby ich, jakby to państwu powiedzieć, no, żeby w jakiś sposób ich ochronić. To też o czym świadczy. Czy siła państwa polskiego tkwi w budowie Międzymorza? Czy zgadza się pan z tą tezą? Co to znaczy Międzymorze, proszę państwa? Jakie to jest morze? No nazwijmy to, że to będzie Morze Śródziemne, Morze Bałtyckie i Morze Barentsa. Morze. Prawda? Dlaczego tak mówię? Dlatego, że my Polacy bardzo często łapiemy się jakiejś idei, która to jest z jednej strony, to jest Chiny, jedwabny szlak, Międzymorze, prawda? Tymczasem pytanie, kto chce tego Międzymorza? A może lepiej, kto nie chce tego Międzymorza? My powinniśmy sami budować takie państwo, do którego wszyscy dołączą, łącznie z tymi morzami i wtedy naprawdę dojdziemy do Morza Barentsa. Tak uważam. Czy ratunkiem jest idea Międzymorza? Nie, raczej nie, bo kto w tej idei, kto w tą ideę, kto tu będzie, prawda? Czy w tym Międzymorzu będzie na przykład Ukraina z całą spuścizną upowsko-banderowską? A więc z ilomaś milionami wrogów, nawet jeżeli 90% Ukraińców jest nam przychylnych, w co głęboko wierzę, co naprawdę głęboko wierzę i nie mają żadnych takich konotacji i żadnych takich chęci, to te 10 milionów może być dla nas, to te 10% może być, no może dużo namieszać. Litwini. Proszę Państwa, stopień antypolskości u Litwinów na Litwie jest ogromny. Zauważcie Państwo, że prawie nie ma kontaktów dyplomatycznych. Trochę pracowałem na Litwie i z Litwinami, wiem niestety jak to jest. No i przykro mi to mówić, ale tak niestety to wygląda. Kto jeszcze? Kogo jeszcze oswoimy? Czechów, Słowaków? Czesi postępują tak jak ja mówię, bardzo pragmatycznie. Jeśli będą mieli, zobaczą korzyść dla siebie, no to natychmiast będą w Międzymorzu. Tym bardziej, że oni do morza nie mają dostępu. Tak samo Słowacy. Oni postępują bardzo pragmatycznie. Węgrzy. My tak patrzymy na Orbana i na Fidesz jak na zbawienie i wzór, a tymczasem jak się tak dokładnie temu wszystkiemu przyjrzeć, no to widać wyraźnie, że oni również postępują tylko i wyłącznie dla dobra własnego kraju i niezbyt ich obchodzą kraje obok. Żeby tworzyć taką ideę, to wszyscy muszą w tą ideę wierzyć. Krytykujemy Unię Europejską, a z jednej strony dążymy do tego, by przez Międzymorze stać się Unią Europejską. Prawda? Bo to nie ma żadnej, nie będzie żadnej różnicy między Parlamentem Europejskim i głupotami, które są tam mówione, a między jakimś parlamentem międzymorskim, jak tak zwie. Ja bym poczekał, po prostu należy odbudować i zbudować przede wszystkim nasz własny, bardzo silny kraj. To jest podstawa dla mnie. Co pan sądzi na temat artykułu? To już było. Sorki, sorki. Patrząc na historię Polski, czy jest możliwe, że wszyscy zaczniemy grać do jednej bramki, czy dalej będziemy brnąć wewnętrzne podziały? Jeśli tak, to dlaczego? Czy zawsze naszą maksymą musi być, że u nas jest dobrze, jak jest źle? Pan Bartłomiej, no nawet nie zdążyłem. Proszę pana, powiem panu jedną rzecz. I powiem wszystkim państwu jedną rzecz. Ja ciągle mówię o dekomunizacji, bo tak się dziwnie składa, że ja, człowiek z epoki PRL-u, który co prawda 20 kilka lat pracował już poza PRL-em i całą karierę miał poza PRL-em, zdekomunizowałem się szybko. Natomiast z przerażeniem patrzę, jak młodsi ode mnie myślą komunistycznie, typu ganiać kułaka, ten kto ma więcej to kradnie, ten kto jest prywaciarzem jest złodziejem, którzy bawią się w te podziały. To jest takie komunistyczne. Ostatecznie zarówno Katarzyna Wielka, jak i powtórzył to Stalin, Polaków bardzo łatwo, żeby Polakami rządzić, trzeba ich podzielić. A my na te podziały nabieramy się, proszę państwa. Ale dlaczego? Nabieramy się również dlatego, że nasze władze bardzo często same ulegają tym podziałom. W tym systemie każdy, kto zaczyna rządzić, zawłaszcza. Zawłaszcza. I czasami mam wrażenie, że politycy, wszystko jedno z jakiej opcji, nie mówią o państwie, tylko mówią o partii.
To też jest takie komunistyczne, takie, żeby tak, jakby to powiedzieć, no, poza tym kwestia wroga. Jak Państwo pewnie Pan wiecie, a niektórzy z Was może pamiętają z PRL-u, zawsze był wróg. Wróg klasowy, wróg imperialistyczny, jakiś inny wróg. Zawsze był wróg, prawda? Wróg klasy robotniczo-chłopskiej. Na tym opierały się te rządy. Klasy zginęły, zniknęły klasy jako takie, ale zawsze jest jakiś wróg, prawda? Tymczasem powinniśmy spojrzeć sami na siebie. Podziały, my sami te podziały również ze wszystkich stron, my te podziały, to ja widzę po hejcie, który jest na przykład wobec mnie, my te podziały po jakiś sposób, jakby powiedzieć, kultywujemy. Dla mnie absolutnie jest nieważny kolor, pochodzenie, rasa. Ważne jest, czy jest ktoś użyteczny, czy ktoś jest dobry dla mojego kraju, czy ktoś robi coś dla kraju, dla Polski, czy ktoś się uważa za Polaka i robi to, i potrafi to udowodnić, i robi to dla Polski. Czy ktoś akceptuje polskość w moim przekonaniu, czyli akceptuje podstawy polskości, którą jest chrześcijaństwo, język, kultura i historia. Czy ktoś to akceptuje i realizuje to w codziennym życiu, a nie jego poglądy polityczne. Bo ja mogę gadać z każdym. Niestety ze strony lewackich czy lewicowych tych różnych spotykam się ciągle z hejtem, ponieważ miałem mieć inne poglądy. Wczoraj na przykład ktoś mi napisał przysięgę, jaką składał jako funkcjonariusz MO, składał i twierdził, że ona jest nadal ważna i dlaczego ja jestem taki antyrosyjski. No, czy to jest bzdura? Czy to jest bzdura, bo Rosjanie nas wyzwolili. Samo takie myślenie. Pisałem też również, bo usłyszałem informację, że w warszawskiej szkole na Tarchominie 2 miesiące temu 10-letnie dzieci, pani nauczycielka i wychowawczyni opowiadała, że Rosjanie spieszyli aż do Warszawy z pomocą powstania, ale AK odmówiło, w związku z czym po wielkich stratach jadą nie po mnie, tylko tu Malczewskiego przelatują do szpitala na Wołoską, więc zawsze tak będzie. No więc spieszyli i w końcu w wielkich stratach wyzwolili Warszawę 17 stycznia 1945 roku, proszę Państwa. Jest Anno Domini 2017, listopad. I tak pani to odpowiada dzieciom, prawda? Pomyślcie, pomyślcie. Nie, to był akurat wrzesień czy październik. I tak pani opowiada dzieciom. To się dzieje w normalnej polskiej szkole obecnej. I my się dziwimy, że tak jest. Trudno. Co pan sądzi o zatrudnerki, partnerki, o zatrudnionym edukatorze na stanowisku tłumacza premiera Tuska, kiedy był premierem, zważywszy na powiązania pana generała? No, przede wszystkim, proszę państwa, niełatwo jest zostać, jak to powiedzieć, nie partnerką generała, to jest o wiele łatwiejsze niż zostać tłumaczką pana premiera. To pan premier decyduje. My niestety, i pan premier oparł się na jakiejś tam radzie. Bardzo ciekaw jestem, kto mu doradził i dlaczego zatrudnił. Osobiście uważam, że tak być nie powinno, bo niestety mogą być pewne konotacje, tym bardziej, że to było już po likwidacji wsi, prawda? Mogą być pewne konotacje. Ciekaw również jestem, kto ją sprawdza, ponieważ jako tłumaczka musiałem mieć dopuszczenia i chyba nawet dość ściśle tajnych, więc chciałbym kiedyś zobaczyć, co jest oczywiście niemożliwe, postępowanie sprawdzające, które powinno zrobić ABW dla tej pani. Chyba, że nie zrobiła, albo chyba, że jak zwykle oficer dostał marsz, wypełni podpis i tak dalej i koniec. I tak to często wygląda. I to jest odpowiedź również, kiedy się służby zmienią, kiedy nie będzie takich oficerów, którzy będą wykonywać wszystko na rozkaz bezmyślnie. Wielu z ludzi złe przeprowadza się do Polski, twierdząc, że w ich kraju nie można już żyć, nie będąc poprawnym politycznie w imię wartości europejskich. Nikt nie umie odpowiedzieć, co to są te wartości europejskie, zwłaszcza w ostatnich czasach. No jeśli chodzi o wartości europejskie, to naprawdę nie potrafię powiedzieć. Bo jakie to? Ja się nie dziwię tym ludziom, ponieważ ludzie, którzy się tam urodzili, wychowali bez względu na, jeszcze raz powiem, na kolor i na kolor, czy na rasę, czy na pochodzenie społeczne, mają pewną taką dychotomię, bo z jednej strony pamiętają Europę i są Europejczykami prawdziwymi, a więc pamiętają podstawę Europy, pamiętają gwiazdki, różne rzeczy i tak dalej. Tymczasem to, co się dzieje w tej chwili, to jest zaprzeczeniem wszystkiego, co jest europejskie. Nic dziwnego, że ludzie chcą przyjść tu, gdzie tak naprawdę można sobie spokojnie nosić krucyfik, nosić na siebie, jak, nie wiem, jak to się nazywa, medaliki, krzyżyki, krucyfiksy,
Można iść do kościoła, można nie iść do kościoła, można usiąść, można robić co się chce, można mówić w sumie co się chce. Nie trzeba się bać szeregu obcych, którzy nie wiadomo co zrobią, jak się koło nich przychodzi, zależy co im do głowy przyjdzie. I ja się wcale nie dziwię. Ja się wcale nie dziwię, że tak jest. Natomiast pytanie o wartości europejskie, to ja powiem szczerze, historycznie potrafię mu odpowiedzieć. Obecnie nie potrafi. Nie ma czegoś takiego wartości europejskiej. A wracając do tych dziennikarzy rosyjskich, czy to już nie ingerencja w państwo polskie? Panie Łukaszu, póki oni działają jako korespondenci i póki działają nawet jako agenci, nie jest to ingerencja, w sensie jak ich kontrwywiad złapie, to ich wydali albo wyrzuci, albo ich wsadzi. Ale jeśli mają oni wpływ i tworzy im się wpływ na media w Polsce, czy na opinię publiczną w Polsce, to wtedy trzeba nie ich skazać, bo oni wykonują swoją pracę. Ja to rozumiem, bo to są szpiedzy i oni zakładamy, że to są szpiedzy. Zakładamy tak, więc wykonują swoją pracę dla swojego kraju. I dobrze robią, nasi też powinni, prawda? Ale tych, którzy im to umożliwiają, bo to są szpiedzy prawdziwi, to są Polacy, których należy złapać i wsadzić. Od tego jest kontrwywiad. Proste. Pytanie, jak to mówią, że to już było? Już mówiłem o Antonim Macierewiczu versus Pat. Ale kuchnia na klasie z tyłu, trudno. Co tu jeszcze mamy? Co tu jeszcze, proszę Państwa? Bo tutaj było jedno pytanie, czy po tym moim żartobliwym filmiku i numerze, tak żeby w ogóle zacząć w plenerze, Rosjanie obserwują SWT TV. Na pewno nie po tym. Na pewno nie po tym. Ja przypuszczam, że po mojej pracy to jest tam takie duże zdjęcie moje, plus na każdej granicy jest duże moje zdjęcie z napisem tych klientów nie obsługujemy. To znaczy ja przypuszczam, że oni chętnie by obsłużyli, ale to już inna sprawa. Także to ja jestem tego pewien. Nie tylko oni zresztą, ponieważ to ma być SWT, a to notabene SWT to dwie osoby, to jest Piotr Broński i Szymon Sikora, to my jesteśmy we dwóch. I to teraz się nazywa Sikora Wroński Total TV albo w ogóle TV. Tak to postanowiliśmy. To już będzie bardziej zrozumiało od sytuacji wywiadowczej terenu. Jest niezależne i mam zamiar przykładać każdemu. Nawet ty. A widzę, że ktoś tu strasznie tego nie lubi, bo coraz takich mi tu przychodzą jakieś takie wściekłe te obrazki. Ja w ogóle nie wiem, po co ten Facebook. O, Martyna Ochnik, to jest ciekawe. Jakiś ukraiński generał twierdzi, że wie, jak zniszczono polski samolot w 2010 roku. Ściema, tak. Tak, ściema, ponieważ w tym sensie ktoś w jakiś sposób chce skompromitować nadal całe to śledztwo. Używa zresztą terminologii, która jest z pogranicza fantastyki, z pogranicza, ona sprawia wrażenie właściwej, jakiejś bomby termo, coś tam i tak dalej. Ja się wypowiadałem na ten temat. I wypowiadam się cały czas, że nie interesują mnie przyczyny techniczne, bo nie znam się na tym, natomiast wiem dobrze, że samolot można strącić za pomocą dobrze zsynchronizowanych, niewykonanych procedur. Ja wiem, że to brzmi w tej chwili dość dziwnie dla Państwa, kiedy postarałem się już to kiedyś wyjaśnić i postaram się znowu. W każdym razie nie wierzyłbym nagle ukraińskiemu generałowi SBU, ja to czytałem, który opowiada o jakiejś banialuki, po prostu nie mając na to żadnego dowodu. Podchwycenie tego przez jakiekolwiek polskie komisje spowodowałoby natychmiast śmiech, atak i błyskawicznie ośmieszenie tych komisji. Po to to chyba było robione. Mowa nienawiści. Czy ona jest rozpalana przez środowiska prawicowe, czy raczej druga strona? Pod kod podtrzymują ją. Proszę się odnieść do Marszu Niepodległości. Do Marszu Niepodległości już się odnosiłem. Nie odniosę się raz jeszcze, bo odniosiłem się z KHT parę razy na ten temat. Wszyscy wiedzą, co sądzę. Natomiast mowa nienawiści ma to do siebie, że rozprzestrzenia się bardzo szybko. Oczywiście, że w tej chwili mowę nienawiści kultywują we wszystkich środowiska tak zwane opozycyjne. To jest więcej niż pewne. Pan tu wymienia kod i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, co pan sądzi? No dobrze. Natomiast proszę mi wybaczyć, bo mi to ucieka. Zaraz będziemy walczyć. Natomiast proszę Państwa, problem polega na tym, sorry, że nie patrzę, ale jednocześnie robię trzy rzeczy. Nie mam tutaj żadnego, nie tyle moderatora, co gość, kto mi podrzucał pytania, a szkoda.
Marzę o to, żeby kiedyś móc zrobić osobiście taki czat, jak robi Republika. I ostatnio z redaktorem Gadowskim zrobiła, bo to jest naprawdę bardzo fajne, ale ja nie mam na to możliwości technicznych, ani ludzi. Proszę Państwa, jeśli chodzi o tę mowę nienawiści, myśmy sami powinni uważać. Ja wiem, że ja już się z tym spotkałem. Próba tłumaczenia powoduje furię z tamtej strony. Im jest po prostu wygodniej, jeśli dostaną joby, mówiąc normalnie, i oni chcą dostawać te joby. Dlatego ja zawsze się bronię przed tym i uważam, że nie powinniśmy się dać prowokować. Bo dajemy się prowokować i dajemy im paliwo. O to w tym wszystkim chodzi. Jest dość ciekawe pytanie tutaj, co sądzę o doniesieniach ABW o podpaleniu mostu Poniatowskiego od pani Małgorzaty Doroty. Pani Małgorzato Doroto, sprawa jest prosta. Od początku była mowa o tym, że bardzo dziwne, że tym mostem Poniatowskiego jakiś kabel biegnie łącznościowy i to wiemy jaki, gdzie. No i Rosjanie sobie moim zdaniem przetestowali, tym bardziej, że nagle się okazało, a wiem to od osoby, która została do remontu mostu wyznaczona, że w pewnym momencie bardzo dziwni, smutni panowie z legitymacjami sami przejęli most na chwilę. Nie wiadomo po co. Przepraszam, nasi. To zostało szybko ukryte, bo przecież myśmy byli w resecie z Rosją, a tymczasem podpalono most Poniatowskiego. Tak jest. Prawdopodobnie chcieli sprawdzić, którędy biegną drogi i które biegną drogi łączności z tamtej strony Wisły, ponieważ tam są dwa ośrodki. No, nie będę zdradzał tajemnic, ale są różne ośrodki po drugiej stronie i to świadczy o tym, że oni mają bardzo dobre rozeznanie całej infrastrukturze w Polsce, więc radziłbym jednak, aby kontrwywiad się tym zajął. Także ja sądzę, że jest to możliwa opcja. Czy WSW wsi miał udział w plasowaniu radzieckich nielegałów na najwyższych szczeblach władzy w krajach starej Europy na przełomie lat 80. 90. Panie Piotrze Michale Wójcik, napisałem w czasie nielegałów. Wyraźnie napisałem. A, to był most Łazienkowski. Przepraszam, ktoś mi napisał most Poniatowskiego, a to jest chodzi o most Łazienkowski. Przepraszam, właśnie, też tak się. Proszę Państwa, czy miały? No, napisałem w czasie nielegałów ewidentnie, że tak i w swoich książkach. Oczywiście, przecież czy bym Państwo myślą, że Rosjanie przeprowadzą jakąś operację tylko sami, zewnętrznymi siłami, muszą mieć źródła, muszą mieć możliwości, muszą mieć przede wszystkim odpowiednie źródła skanalizowania pewnych rzeczy, również źródła osłonowe. Muszę rzeczywiście kiedyś zrobić o taką szkoleniową audycję, jak się robi operacje tego typu, bo to są, jakie konieczne źródło polega. Dlatego ja się narażam zarówno lewicy i prawicy, szczególnie i wszystkim środowiskom, mówiąc szczególnie o Smoleńsku, bo ja uważam, że czy to Rosjanie zrobili, czy to zrobili wspólnie z Niemcami, czy to zrobił, to bez względu na to, kto za tym był, to bez posiadania źródeł po wszystkich stronach, nie wszystkich oczywiście, ale nie każdy musi być źródłem, no, może być kilka źródeł, ale we wszystkich miejscach nie byliby w stanie tego przeprowadzić. To jest normalne. To jest normalne. W którymś miejscu musiałoby się to zawalić, ewentualnie musiałoby się to wydać. Tym bardziej, że później jest bardzo ważne, są operacje osłonowe. A jak myślicie, dlaczego w 1945 roku Rosjanie z różnych nielegałów swoich i czynili ze swoich ludzkich Polaków? Tylko po to, żeby później po 1945, 1946, 1947, 1948 roku i po 1950 roku zapewnić osłonę swoich własnych operacji, tej operacji, którą zrobili przedtem. Inaczej by to wszystko wyszło, prawda? Umiejętnie operować emocjami, kot jest przymierzony z nimi, podopiecznicy znikną. To takie proste, trudne w wykonaniu. Wróg musi być siła polityczna, która przyczyni się do umiejętnego gaszenia negatywnych emocji na całej linii wygra. Tak, oczywiście, że tak. Dobrze idzie, oglądalność 120. Tam. To i tak bardzo dobrze. Zaraz, bo mi ktoś tu wysyła jakiś głupot. Co tutaj jest jeszcze? Co sądzi pan o wypowiedzi JK w sprawie zakazu hodowli zwierząt futrykowych? Twierdzi, że każdy powinien mieć serce dla zwierząt. Czy jest to świadome uleganie lobby, czy nie wiedza w kontekście pana programu na ten temat? Ja już mówiłem ewidentnie, jeżeli bierzemy z punktu widzenia ekonomicznego, to tracimy dość duży przemysł, który natychmiast wejdą Chińczycy i Rosjanie oraz Niemcy, jeżeli chodzi o utylizację. Ja, jak Państwo wiecie, kocham zwierzęta i sam mam zwierzęta. Właśnie zaraz Wam jedną śpiącę pokażę, bo reszta uciekła. O, jest moja kizia, staruszka kizia, prawda? Ale to jest zwierzę. Niestety nie oddam ją oczywiście na futerko, moją kizię, już kizia i spać nie buź. Moją
Nie oddam ją na, oczywiście na żadne futerko i nie o to chodzi, nie myślę w tych kategoriach. Trzeba moim zdaniem pilnować pewnej, o ile o tym można mówić, humanizacji, ale dlatego mieć serce, ale dobrze, a trzeba mieć serce dla świnek, serce dla krów, prawda, serce dla kurek, które jemy, kurczaków hodowanych, prawda, do różnych tych fast foodów i tak dalej. Nie przesadzajmy, proszę Państwa, nie przesadzajmy, tak uważam, nie zgadzam się z tą wypowiedzią, przynajmniej nie do końca. Nie sądzę, żeby taka była jej treść, ale zakaz zwierząt, hodowli zwierząt futerkowych uderzy nie tylko w przemysł zajmujący się tymi zwierzętami, ale również na przykład w przemysł drobiowy. I są wyliczenia i te wyliczenia były i mam nadzieję, że ekonomia tutaj w tym momencie zwycięży, bo to jest duży zastrzyk i to jest około 2,5 miliardów, zdaje się, rocznie gotówki dla kraju. Nie wszystko da się ściągnąć z VAT-u, proszę Państwa. Ukrainiec mi dziś powiedział, że jest tu, bo na Ukrainie jest wojna. Jak pan to widzi? Pan z perspektywy, czy nie jest to kolejna zagrywka Putina? Oj, znowu o Ukraińcach. Proszę państwa, ja już mówiłem, że tam jest rzeczywiście wojna. Prawdopodobnie duża część tych ludzi przyjeżdża do Polski rzeczywiście, bo szuka spokoju, bo chce uciec stamtąd. Bo kraj się rozpada i oni widzą, że kraj się rozpada. Bo teraz nagle wychodzi taka sytuacja, tak się powoli zastanawiam, czy Rosjanie się nie zaśmieją i nie stoją za częścią tego wszystkiego, dlatego że co będzie po upadku Poroszenki? Zastanówmy się, co będzie po upadku Poroszenki, prawda? Totalny bałagan, kraj się prawdopodobnie rozpadnie. Nie? No, ktoś mi znowu tutaj przesłał jakąś buźkę. Czy mały ruch graniczny był bezpieczny dla RP? Mały ruch graniczny nigdy nie był bezpieczny, bo jeżeli mały ruch graniczny sięgał do Olsztyna, to jechać z Warszawy do Olsztyna i ktoś jedzie z Kaliningradu do Olsztyna na pole obsłużenia agenta i takie rzeczy były, rzeczywiście, to jest to, proszę Państwa, wiadomo, że mały ruch. Ja jestem za jednak trochę w tej chwili, szczególnie za kontrolą, większą kontrolą, która była, a mały ruch graniczny powinien tylko dotyczących miast przygranicznych. Niestety u nas to aż prawie Gdańsk, zdaje się Olsztyn, chyba zresztą ostatnio to ograniczono. My nie mamy przecież ani ludzi, ani sił, ani środków kontrolować tej ogromnej masy ludzi. Proszę Państwa, ja pamiętam na początku lat 90., kiedy była mowa o mrówkach tak zwanych, to się oczywiście wszystko zmieniło, to Straż Graniczna notowała 20-30 tysięcy przekroczeń granicy, na przykład z Kaliningradem, dziennie. Kto to wszystko znajdzie? Oczywiście 90% tego były mrówki, ale wśród tych 90%, wśród tej ogromnej ilości można bardzo łatwo się ukryć, przerzucić do Polski agenta, bądź też polecieć obsłużyć spotkanie. Prawda? Tak to jest. Co pan sądzi o wypowiedzi pana Welschoffa w tym, że marsz niepodległości uszło 60 tysięcy nazistów? Ja już powiedziałem na ten temat i mówię wprost. Oni chcą to widzieć. Dzisiaj był idiotyczny program, który skomentowałem z takim znanym adwokatem, nie będę go wymieniał. I ten adwokat, i mniej więcej to wyglądało tak. No były śmiejące się dziewczyny, ludzie z dziećmi, ale wszyscy tak patrzyli, jakby chcieli mi pobić. Na tej zasadzie. Musieli. No nie było żadnych takich rzeczy, żadnych zadym, nie było oczywiście, ale mogły być. Tak to wyglądało i taka idzie narracja i do tej narracji musimy się przyzwyczaić. Ja się tylko obawiam, żeby się nasz rząd nie ugiął, bo to jest zagrywka pod stulecie, zdaje się, i przyszły 11 listopada może przypominać pochód pierwszomajowy z zatwierdzonymi hasłami i wszyscy ładnie, grzecznie, szkoła numer taki stoi tu, szkoła numer taka stoi tu, teraz proszę Państwa idziecie, BOR, policjanci, trąby, generały i tak dalej i wszystko jest właśnie. Argumentem Anna Kaczyńskiego było to, że w Unii taki przemysł jest zabroniony i wszyscy lokują go w PL. To nie jest tak do końca, to jest argument, ale to, że w Unii jest zabroniony, no nie szkodzi. No w tym momencie Rosja i powiedziałem jeszcze raz, my bardzo dużo stracimy. A co będzie, jeśli my ten przemysł zniszczymy, a co będzie wówczas, kiedy Niemcy w to wejdą, na przykład zakłady utylizacyjne, to jest bardzo duże pieniądze są niemieckie, prawda? Będą tkwić w tym przemyśle jako kraj unijny czy nie? Będą czy nie? Jestem za ekonomią, a nie za w tym momencie, a nie za uczuciami. Przykro mi, mnie też, a ja w futrach nie chodzę i nie lubię futer i uważam, że ale od zarania dziejów człowiek jakiś futrach chodzi. Ja na przykład nie lubię myśliwych, no więc i nie jestem myśliwym, nigdy nie byłem, nie będę strzelał do zwierząt, ale to nie oznacza, że miałbym tego zakazać, prawda? Gdzie kto chce schodzić? Oprawcy i Kacie księcia Jerzego Popiełuszki. Dlaczego nie można wrócić do sprawy?
Bo to jest niewygodne. Ja na przykład się dowiedziałem, że część ludzi związanych z Kościołem ma do mnie pretensje o to, że w ogóle ruszam tą sprawę. Nie dlatego, że ja pracowałem wtedy i tak dalej, ale że ja ruszam tą sprawę, że po prostu chcę skierować, że mówię o tym, jak powinno wyglądać śledztwo i co powinno się teraz zrobić i dalej się zrobić. I że powinien się tym zająć konwiat. Mają pretensje do mnie. Zostawmy to i tak dalej. I stąd taki był atak na mnie na przykład raz. Chciałem sam wiedzieć dlaczego. Mam nadzieję, że to się wyjaśni, bo jak mówi mój wydawca Piotr Jegliński, bez wyjaśnienia tego mordu założycielskiego nie wyjaśnimy nic. Od tego się wszystko moim zdaniem zaczęło. No mogło się trochę wcześniej zacząć, ale może od zamachu na papieża. Ja to łączę. Dlaczego to? Też widzę, że muszę zrobić audycję na ten temat. Czy ma pan... czy nie naraża się pan zbytnio aktualną działalnością w swojej byłej firmie? Oj, proszę pana, narażam się. Ja już nie mam firmy. Ja, dla mnie służby są z przyczyn politycznych zamknięte, więc czego mam się narażać? Ja nie mam zamiaru już tam wracać i nie znam nikogo. Oni mnie też nie chcą i bardzo dobrze. Czy ma pan koncepcję, dlaczego Niemcy nie chcą uznać polskiej mniejszości, a w PL mają dwa miejsca w parlamencie? Koncepcja jest bardzo prosta. Uznanie czegokolwiek przez Niemców jako mniejszości, szczególnie Polaków, może spowodować konsekwencje jakieś związane z roszczeniami, z innymi rzeczami, to już prawnicy lepiej powiedzą. Poza tym Niemcy uważają, że to Niemcy to jest źle pojęta jedność po prostu. Przyznanie się, że Niemcy chcą być jednolitym krajem, mimo napływu tak zwanych uchodźców, oni sami się dzielą na Niemców i uchodźców. Zresztą zauważcie u samej Merkel, widać wyraźnie. Ona mówi uchodźcy i ewidentnie Niemców. I można zauważyć, że inaczej mówi do Niemców, inaczej o uchodźców. Inaczej o uchodźcach, inaczej o Niemcach. Także oni sami dzielą. Natomiast Polaków na ogół się traktuje, są z terenów byłej Rzeszy z roku 1938. Uznanie ich za mniejszość polską to jest również zaprzeczenie czwartemu punktowi konstytucji RFN, czyli że każdy, kto rodzi się w granicach Rzeszy, miał automatyczne prawo do obywatelstwa niemieckiego. Stąd wielu ludzi emigrowało. Z Gliwic i tak dalej, prawda? Z tych rzeczy. My dlaczego mamy? A to proszę Państwa, proszę się zapytać nie tylko nas, ale i Rosjan. Ostatecznie to prawo to nadal jest prawo niezmienione, z PRL-u. Rosjanie tu ustanowili prawa, Rosjanie ustanowili nam granice, zrobili nam Jałtę bez nas przecież, prawda? A potem zaczęli nam ustanawiać, Rosjanie nam zrezygnowali z reparacji na przykład, na co się Niemcy teraz powołują. Ja kiedyś robiłem taki program, pamiętacie? Wieczny sojusz niemiecko-rosyjski? Tak to jest. I my mamy, bo my nie potrafimy powiedzieć Niemcom, nie ma żadnej mniejszości niemieckiej w Polsce. Nie ma. Koniec też możemy zlikwidować, ale to jest z kolei niezgodne z naszą konstytucją. A z ich konstytucją jest zgodne. Co tu mamy? Jeden z niemieckich dziennikarzy. No, zaraz już. Jeden z niemieckich dziennikarzy powiedział wprost. No, zaraz, gdzie tam jest ten? O, jak już mi ucieka. To muszę jeszcze raz gdzieś to znaleźć. Nie mogę tego wrzucić, proszę Państwa, nie zdążyłem zapisać. Dobra, co Pan sądzi o śmierci Pana Kulczyka? Powiedział, że to dziwne. Oczywiście, że to jest dziwne. Facet, który ma takie pieniądze, powinien być, nie powinien umierać w ten sposób. Natomiast naprawdę jestem daleki od teorii spiskowych, że on gdzieś żyje. Musiałem się zająć, musiałem przebadać sprawę, znać jak ta sprawę, wiedzieć co ustaliła niemiecka policja, co ustaliła polska prokuratura, żeby się tą sprawą zająć. Ale to jest dla mnie dziwne. Autentycznie jest dziwne. Może nie ten fakt, sam fakt tej śmierci w jakimś normalnym, zwykłym szpitalu. A nowe PESEL-e będą rozwiązaniem dla konstrukcji nowych służb, czy jest to jedno z wielu rozwiązań? Nie wiem, czy będą rozwiązaniem. Nic nie będzie rozwiązaniem. Nic nie wiem, czy będzie rozwiązaniem, no bo rozwiązaniem nie są jakieś numerki. Rozwiązaniem nie jest zmiana czegoś tam. Rozwiązaniem jest przede wszystkim stworzenie systemu, spójnego, pełnego systemu ochrony kontrwywiadowczej. Co mamy tu jeszcze? Aktywność BND oraz stosunek Niemiec do granicy na Odrzanicie w przypadku rozpadu UE, panie Piotrze. Ależ to proste.
W przypadku rozpadu UE Niemcy wystawią na granicy bardzo szybko swoje duże wojsko. Nie sądzę, żeby od razu przeszli, bo jednak jesteśmy, bo my też patrzymy, jak się rozpadnie UE, to jednak będzie NATO, prawda? Cały czas jest NATO, jesteśmy razem w NATO, więc Niemcy nie mogą na nas napaść i nie napadną. Tego jestem pewien. Natomiast na pewno będą mogli wykorzystać coś takiego jak ustawa 1066, czyli ustawa o bratniej pomocy i analogiem, per analogiam, po wypadku stanu wojennego w Polsce, Układ Warszawski też miał podobną ustawę. No to na tej podstawie przeszli do Czechosłowacji przecież, prawda? Jakieś tam postawy, jakieś żądanie bratniej pomocy było. Tak to wygląda. Natomiast nie bałbym się, że Niemcy nas atakują, ale na pewno obstawią, uszczelnią swoją granicę w wypadku rozpadu UE. A jeżeli chodzi o aktywność BND, to proszę pana, nie do mnie pytanie, ja już mówiłem wielokrotnie, na pewno jest duża, bo po to jest ten wywiad, a to jest dobry wywiad. No, dobrze, on może być zmieniony, to samo się sobie wycofany do kraju pochodzenia. Nie wiem, do jakiego kraju pochodzenia, ale bądźmy szczerze, dajmy sobie już spokój z tymi teoriami spiskowymi. Ja już ostatnio się pobawiłem w tunel i wystarczy. Jakiś czas temu czytałem o bunkrach atomowych pod lotniskami w Niemczech. Ktoś ciema? Nie wiem, nie widziałem. Natomiast a propos tuneli i bunkrów. Mówi się o zburzeniu Pałacu Kultury. A ciekaw jestem, bo też istnieje taka półplotka, to jest półplotka, na temat dawnego budynku Komitetu Centralnego obecnej giełda. Wiecie państwo, gdzie to jest? Przy rondzie de Gaulle'a. Ale nie pamiętam, jak to rondo się kiedyś nazywało. Tunele z Pałacu Kultury mają być połączone właśnie z tunelami i schronami pod KC. Oczywiście, że logicznie rzecz biorąc, budowę KC było obiektem strategicznym, gdzie zarządzano, skąd zarządzano państwem i obronnością państwa, w związku z czym musiały mieć wewnętrzne schrony, tunele, odejścia, prawda? Ciekawe, ciekawe. A notabene jako symbol PRL-u to jest, ja wiem, że symbol dominacji rosyjskiej to jest Pałac Kultury chyba najbardziej widoczny, a dla mnie KC, nawet przemianowane na giełdę, bardziej wymaga rozwalenia, bo to jest właśnie również symbol dominacji sowieckiej, bo jak to powstało, prawda? O, jeden z niemieckich dziennikarzy powiedział wprost, że Niemcy są nadal w fazie podbijania Europy, czego Hitler nie dokonał militarnie. I miał rację, że to powiedział, bo tak jest. Po prostu ja już mówiłem, panie Aniu, że naturalnym odruchem i ekspansji Niemców i naturalną ekspansją Niemców jest Drang nach Osten, nie nach Westen. Nach Osten, proszę państwa, dlatego że to jest polityka od dawna, a już na pewno sformułowana za czasów Bismarcka. Robią ją różnie, przez Kulturkampf, poprzez terror i hitleryzm, ale również poprzez marki. Stwierdzili teraz marki, w tej chwili euro, że przez ekspansję ekonomiczną. Proszę państwa, powiem państwu jedną rzecz. W roku, autentycznie, w roku 2004, na krótko przed przyjęciem nas do Unii, ukazał się w londyńskim Timesie ogromny artykuł pod tytułem Europa Schrödera równa Europa Hitler. Rozmawiałem wtedy z takim wyższym funkcjonariuszem, wyższym urzędnikiem służb i tak nam mówił, słuchajcie, wyście się oparli w tym wejściu do Unii o Niemców. Oprzyjcie się o nas, zobaczcie, co Niemcy robią, przecież oni odtwarzają swoje własne imperium. Zobaczcie, gdzie wchodzą. Gospodarczo są w Kaliningradzie, czy to są Inflanty, wchodzą w Litwę, wchodzą w Ukrainę, wchodzą w Czechy, w Słowację. To jest oczywiście paranoiczne angielskie podejście, ale coś w tym było. Oni was okrążają po prostu, tak on stwierdził. Więc to stwierdzenie tego dziennikarza jest rzeczywiście czymś takim. Rzeczywiście jest to Drang nach Osten ekonomiczny i on będzie trwał. I my niestety jesteśmy w tej chwili przeszkodą w tym Drang nach Osten. A wszystko było tak ładnie i tak fajnie. Oczywiście oni nie chcą bezpośrednio graniczyć z Rosją, bo również ktoś mądry powiedział, że Niemcy są i Rosjanie to świetni przyjaciele, są świetnymi przyjaciółmi pod warunkiem, że ze sobą nie graniczą, bo jak zaczną ze sobą graniczyć, natychmiast dochodzi do jakiejś wielkiej wojny między nimi. Takiej awantury. W związku z czym sądzę raczej, że ekonomiczne związki będą tutaj grały rolę, a zresztą jeżeli prześledzimy również karierę na przykład byłego kanclerza Niemiec, Schrödera i taką, werbalnie to jest oczywiście niechęć, ale niewerbalnie w tle tym wszystkim jest jakby takie lekkie przyzwolenie dla rosyjskich inwestycji gazowych na przykład w Europie i tak dalej ze strony Niemiec, to widzimy wyraźnie, że im cały czas chodzi o ten Drang nach Osten. Gdzie pójdą? Na zachód? Na zachodzie jest Francja, oni nie chcą tam. Oni tam nie chcą, to jest zamknięty dla nich, kraj Franków jest dla nich zamknięty i oni o tym wiedzą od dawna.
To jest naturalne i to i my musimy mieć świadomość i jakbyśmy byli silnym państwem, jakbyśmy mieli politykę zagraniczną, to byśmy to wspaniale wykorzystali, bo to jest na tej zasadzie. Jak cię ciągną, to pcha, jak cię pchają, to ciągnij, proszę państwa. No. Aha, ktoś mnie pyta o Kasperskiego. No to wiecie państwo, no ja na przykład antywirusa nie używam, ponieważ mam Maca głównie, na tym mam zupełnie innego antywirusa i nie będę tutaj go reklamował. Natomiast jeśli chodzi o Kasperskiego, to już od dawna była mowa o tym, ja się pierwszy raz tym zetknąłem jeszcze w służbie, że raczej Kasperski to jest wymysł Jasieniewa po to, żeby trafiać, no żeby po prostu dojść do różnych rzeczy, do komputerów. Ja pamiętam, że nawet rząd niemiecki miał pewne obawy w związku z tym i przeszedł na Linuxa w którymś miejscu. I to było chyba gdzieś pod koniec lat 90. czy na, nie, to było gdzieś już po roku 2000, już nie pamiętam. Była taka mowa, że rząd niemiecki się obawiali. No niestety Kasperski był po pierwsze tani, łatwy i zawsze miał maintenance, był dobrze rozbudowany i tak dalej, ale to jest coś takiego, Timeo dana osoba na ferentes, bo antywirus może również tworzyć własne wirusy. Wszyscy dobrze wiedzą, że antywirus też może być wirusem. I w tym momencie musiały być jakieś dowody, że przepraszam, że spółka, która za tym stała, była raczej spółką związaną ze służbami rosyjskimi i to był niezły skaming. I nie wiem, kto u nas ma w tej chwili, jaka u nas instytucja państwowa ma Kasperskiego. Obawiam się, że niektóre ważne również mają. Czy w nawiązaniu do Drankna Hosten uważa pan, że Niemcy przy sprzyjających odjściach będą zainteresowani objęciem swoim kuratelą Rosji? No to jest event, to wynika z tego wszystkiego, proszę państwa, co mówiłem. Czy to jest prawda, czy nie, tego nie wiem. To wynika po prostu, bo to jest ewidentne. Sami tego nie zrobią. No dokąd pójdą na ten Hosten, prawda? Zastanówmy się. Dobrze, proszę państwa, jesteśmy ze sobą już ponad godzinę. Dziękuję państwu bardzo. Zapraszam na Question Dancers 3 w przyszłym tygodniu, w przyszłą niedzielę o 19:30 znowu. Trochę to jeszcze posiedzi na Facebooku, znaczy to zostawię tak, żebyście mogli państwo poczytać pytanie i podyskutować. Potem wyrzucę to na YouTube. Jeśli wyrzucę na YouTube, to no to będzie można do tego się ustosunkować na YouTubie, ale to dlatego to usuwam dlatego, że YouTube jest miejscem, które powinno być, a ja nie mam możliwości technicznych nadawania w tej chwili bezpośrednio na YouTubie. No, a szkoda. Dobrze, dziękuję państwu bardzo za obecność. Dobranoc. Jutro KHT 21, tak? O godzinie 19:30.